Okay, so my first question, I'm sorry, I didn't let you to say hi to everyone. Now everyone can see you. I don't know if you see them well, but we have around 35 people here. Hello to everyone. Do you hear us properly? Yes, they hear you. Yes, I think they need our warm-up. Yes, I think they need our warm-up to be more comfortable with answering on questions. Okay. Mark and TR, I invited you here today because I wanted to ask you three questions. Very simple ones, but I know they caused a lot of trouble, not only in Poland, but as well in Europe. And the first question is, what does it mean that you work as a service designer? What do you do as a service designer? Well, the short answer is that we help organizations to develop more meaningful services and projects, both for their users, but normally in our case are citizens, and also for their own people, their own internal teams. And I focused on meaningful because we used to work as a regular design studio for many years. And what we were lacking is that the projects we were developing and we used to like do for maybe 1 year or 1 year and a half, normally we're not meaningful at all for anyone. And this was a real concern for us. And that's why we decided to go into service design and add this previous part where you really search for the fundamental need and what are you doing and try to build something that is valuable for everyone. Okay. So can you say that you are happy with what you do in everyday life? In everyday life? Like designing services, doing this every day as something that gives you money. Well, are you happy with We may say that, yes, we are happy doing that, no? We're much happier than before. Yeah, and actually, yeah. People, when the approach is really different as any other design discipline, so we have, the way people receive our services is very different. We used to sort of develop whatever the client wanted before, so we were kind of the hands of the client, and now we are more an equal collaborator in a way. So we are by their side and we are helping them, but we're not just producing something that is pre-decided. Okay. And this is more interesting for us. And yet that makes us happy, so. Yeah. Okay, so what are the barriers of implementing service design to the public services? Well, the first one, no? Yeah. The first one is the unrealistic expectations of the clients in general and, of course, the public servants and the public services. And also, the lack of that, that is because there's a lack of the project view. That means that they don't know exactly how to expect about service design. The thing is, they don't know exactly what service design is. And when they get in touch with services, I normally is through maybe a kind of workshop where you show what service design is about, and they confuse this small like tasting workshop with the whole discipline. So what they expect when they hire us is to go to their organizations and do a small workshop, maybe 2 hours, 4 hours. And with this, they expect to... That's the mobile part. But anyway, they expect that in 2-4 hours, we're able to change their organization's culture or their strategy or to solve a kind of service that is missing in their organization. And of course, it is very unrealistic. And even if we do a workshop at this condition, they find that the end result is disappointing. But this is because they lack the project view. Of course, service design is to be made not in workshops, but in projects.
Yeah, you want us to go on with the second part? Yeah. Yes, yes, okay. Yes. That's the experiment and the present for our guest for today. Okay. Was the first thing meaningful to you? You can wave if you didn't understand that. Okay. Wait. Okay. You wait. Okay, so I ask everyone, maybe in English because you still have earphones, do you see what ETR Mark say meaningful, or you rather wish to have more explanation about what is service design and what are the barriers of implementing service design? Do you feel the answers are like meaningful what for was, you? You understood oh, what they wanted Magda. To? Yeah. Yeah, that was only the first answer. Yeah, that was only the first one. So if you want, we can keep going with the with the second barrier. That yeah. we Yes. Okay. I see no questions for now. Okay. So you can go for with the second one. Yeah. So the second barrier is that a lot of people also confuse the tool for the approach. So when people are impacted by service design and they see that it is meaningful in a way and it is interesting, but then they only see the tool and they see, I don't know, the customer journey or the service blueprint, and they believe that the magic lies in the tool and not in the approach, not in what you get out of it. So then when people try to apply service design in their organizations, they simply download the tool and they expect the tool to produce some change. And of course, this is also a problem because it's not a matter of tools, it's a matter of using the tools to channel to, a yes, whole approach. And to understand. Yeah, that's what we call a one-shot action. So they believe that one-shot action can be, I don't know, really meaningful, but you have to see all the process and you have to try and design all the process with a focus on all the process, not only in one shot or only in one technique. And the finally, third, the other thing is that those first two barriers were more related to clients, but there is also one barrier that is very deeply related to what we service designers see and how we sort of design our projects. Is that we normally design processes to generate changes after a too long period. So we make projects maybe to last like maybe 3 months or 6 months in research, and then the client of course sees nothing but maybe some new information, but there is no solution yet. You can only present, oh, this is what we found out, and this is why it's not working, and this is what is the real cause, and it's very interesting. But in the meantime, you didn't fix anything in their organization. And this is something that we've been for the past year trying to avoid. So now what we do is we design our projects to be made in small batches. So we do the whole innovation process in a way, like the whole iteration, but we do shorter iterations. So we can produce some sort of solution, even if it's partial, even if it's only related to one small part, but we can start to produce some results earlier. And in this sense, I would like you, because I think this is something that is related not only to service design, but to many other fields. And I don't know what you guys in this room, what is your background? But I would like you to find a pair. Sí. Sí. And I would like you to find a pair and talk with them. We will not ask you what your answer was, but we would like you to use a couple of minutes. It will be great if you find a pair that you don't really know before. I mean, if okay. you have come. So we want you to stand up and find a pair. Or the best pair is the one that you don't know. Okay, so you can stand up and find a pair, and next person that you can have a small conversation with. Okay, please do it right now. Yes. Yeah, and really quick, no? Yeah, and quickly. Okay. I will let you know when they have a pair. Yeah.
Okay. Everyone has a pair. Okay. Yeah, so my question for the pairs is whether do you think that it's better to do a deeper and longer process or a shorter but something that produces results immediately? And what is your experience with this in your professional life? Have you tried the two approaches and what happened? So you can share it with your and pair. And you can share and your thoughts and fears and feelings with the person that you build a pair. Okay, you have 2 minutes for a conversation. In pairs. Okay. Go ahead. So, guys, I'm sure you'd love to go on talking because we see that you're getting to know somebody from the conference. That's great. And I see the topic is not only relevant for service design, but for you all. So I see that maybe it's an interesting topic for everyone in every background. And that's great. And maybe you can go on talking about it afterwards. Yeah, it's only a starting. Yeah, it's only a starting point. Because Magda has another question for us. Yes. The very last question. The very last question. The third one. Okay. What do you wish for happening in service design within 2 to 5 years? Yeah. We would like for service design to become more visible, because still many organizations don't know what service design is. In fact, whenever somebody asks me what I do for as a living, and I say I'm a service designer, they say, what? Can you even design services? And yeah, I would like it to become more visible. I guess conferences like this one are helping. So great job. And also I would like it to become more valuable for organizations. So we still, service designers, we still need to learn a lot about how to become more valuable for organizations and how to like answer more organizational concerns. And yeah, that's what we're trying. We actually always try to understand our clients. It's a real big wish that service designers learn to understand their own client, and that's essential. That it's how to. Well, it's about what Didier was saying before. Yeah, we are sort of advocates of our clients' customers and our clients' users, but we never see our clients' needs. So this is something we need to learn. Yeah. And to finish, because do you have any questions for now, or are you more surprised than you thought at the beginning? Okay, there are no questions just for now. I don't know if you already know that at least in Barcelona, in I don't know, half an hour more or less, we start the Barcelona Pop Jam. That it's public services, public service design event. That it's around the world now. Yes, it's happening in Poland, in Warsaw, and in Krakow. So we start in half an hour, more or less. But before leaving you, we don't want to leave you without sharing with you something, no? Yeah, something that we are going to do in the jam as well. And that we used to use in when we do workshops or when we start workshops with our clients in service design processes, and it's a briefly warm up that we want to show you to you. Well, more than show you, we want you to do it with us. So again, well, you can keep with the pair you found before, and if you're happy, if not, you can find another pair. But essentially, it's about, first of all, why don't you stand up? We're going to stand up and
please stand up with us. This is please face your pair, okay? And the warm-up, it's about counting to three. So it's not difficult. You don't have to know advanced maths. It's only counting to three. Well, but it's about counting to three in pairs. Okay, so we're going to show you how to do it, okay? And it's about, I'm going to say one number and Itziel is going to say the other one. It's about one, two, three, one, two, three, one, two, three. It's, you have to do it as fast as you can, okay? Clear? You can count in Polish. Yeah, if you want, you can count in Polish, okay? So go ahead. It doesn't matter who starts. We have all threesomes. We need them to be pairs. Magda, Magda. Magda, they have to be pairs, not two, not just three. Okay. Okay. How is it going? How is it going? How is it going? Okay, can we stop just for a little while? Okay. Okay, Mark. We can see from here that you count very well. It was easy, but it's not as easy as, well, there are many levels. We're going to go to the next one, and again, we're going to show it to you. And we'll see later how you the next one, it's about substituting the number one with a clap, like that. You don't have to say the number, only just clap your hand like that. We're going to show it to you now. It's like two, three. Two. That's why it's hard. Okay, now you guys can start. Substitute one with a clap. Lovely. How is it going? Are they counting well or not, Magda? Yes, they're having fun, yes. So, can we proceed now? We can move to the third level. Okay. Yeah. Okay, stop now. We're going to the third level now, okay? So, on the third level? Again, it's about substituting another number. It's number two, and it's about substituting the number two with a little jump, like that. Three. Okay, now we substitute number one, number two with jumping. Okay, we can go further. Why do they stop? Why do they stop? We can move forward. Okay, so the third level. Last one. Last but not least, okay? You know the rules already. We're going to do it. And you can see it. Okay, guys, now you can try. So, okay. Yes, okay. Come on. We saw it. It was awesome. Thanks. Okay.
Magda. Yeah. Okay, that's all, guys. That's all. Bravo. Now you can sit down. Okay. So to the end, Magda, to the webinar. Explain super briefly the meaning, or yes, I would like Mark and TR explain you what is the reason why we just done it, and what is the reason why we say service design is design about designing services happily. Go ahead. So there are three lessons we can take out from this little exercise, and it's amazing that just doing service. Well, actually, it's not an exercise. It's a warm up, and yeah. You have to use it briefly at the beginning of the session. And it's about how clear is that when you're counting in pairs, you're doing something collaboratively, yeah. And you're doing it between each other. And you really don't have to make a really huge meeting to organize something. Naturally, you organize yourself, and you start counting 1, 2, 3, 1, 2, 3. The second one is that when you missed, and you make the miss counting, we see that nothing happened. You start laughing. You miss, aha, and you start laughing, and you just go on counting afterwards. And started counting again with no problem. That's the thing that in organizations. Nobody got mad. Nobody started shouting, "What did he do?" There was no big deal. And this is something that in organizations normally is very hard to do, to accept that you can actually, miss it, not do it well, and do something wrong and nothing happens. So we try to show people that in our processes, there's nothing good or wrong, or right or wrong, and you can make a mistake. It's not a problem. You can start again and try it again. And more or less. Yeah, and the other thing, and the reason also why we use this, is that for completing this exercise, you have to use both your rational part and be able to count and to say it aloud, but you also need to involve other parts of you, like your body and like your more emotional parts. And this is interesting because services are not only just processes and things that are done like in the abstract, but you really need to leave them. And it's interesting that you are activating other parts of you when you're trying to innovate in services. So that's it. That's it. Okay. Thank you. Thank you. Magda has something for you, no? My Magda? Something for me? For you, for them, so you keep going. We would like to be there and stay with you for the discussion, but we have to go to the GovJam now. Yes, this is the reason why they're not here. When we planned the conference, I wanted to have ITR and Mark here, but unfortunately there's a GovJam global event. It's about 48 hours of designing innovative services for public, and because ITR and Mark are focusing on public services, they are running a GovGen within 30 minutes. So when they finish with us, when we finish the webinar session, they're going to run 48 hours GEM, a workshop about about innovation new services in public. So thank you, Magda, for let us sharing our point of view with you and all of yes, you. Yes, thank you for having you here. It was a great experience, even though we only can see you and not touch you. Yeah, that's great. And thank you all for jumping and counting and doing everything we asked you for. Okay. I hope you enjoyed the talk and hope to see you soon. I don't know where, but somewhere. Maybe next Polishopa next year. Yeah. Yes, maybe in Poland or maybe in Barcelona. Who knows? Yeah. Thank you and see you later. Enjoy the GEM. Ciao, Magda. Ciao. Dziękuję bardzo za to webinarium. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak wspomniałam, Mark i ITR mieli być z nami. Nieszczęśliwie się tak wydarzyło, że terminy konferencji dużego międzynarodowego...
ruszyły się. W związku z tym zaplanowaliśmy to webinarium. Mam nadzieję, że było eksperymentalnie, przyjemnie i trochę zaskakująco. Bo temat tego webinarium dotyczył tego, co oznacza, że projektujemy usługi szczęśliwie. Co to znaczy, że można to robić fajnie? To znaczy, że można przełamywać schematy, przełamywać bariery w trochę niestandardowy sposób i robić to, odnosić sukcesy po prostu. Teraz przejdziemy do drugiej części, tej sesji. To będzie dyskusja. Natomiast zanim rozpoczniemy tą dyskusję, ja bym chciała pokazać parę slajdów podsumowujących zarówno webinarium, jak i badania i rozmowy, które przeprowadziłam w ciągu ostatnich 5 miesięcy specjalnie na okoliczność tego wydarzenia. Playform, current slide, okay. Przygotowując się na tą konferencję i zadałam sobie 3 pytania. Mianowicie, co oznacza, że w Polsce zajmujemy się projektowaniem usług? Kto to właściwie jest ten projektant usług i co robi? I dlatego mieli Państwo przyjemność usłyszeć i zobaczyć to webinarium jako realny przykład na to, że to się dzieje. Zarówno my jako Service Design Polska, jak i We Question Our Studio są właśnie takim przykładem na to, że jesteśmy w toku działania, jakby pole projektowania usług się rozwija. I trzecie takie pytanie. Zastanawiałam się, co oznacza, że my dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a za 5 lat będziemy gdzieś indziej, właściwie gdzie będziemy z tym projektowaniem usług, czyli czego się możemy spodziewać. Zadając sobie te 3 pytania, pomyślałam, że interesujące jest dowiedzieć się tego, co myślą ludzie w Europie. I w związku z tym zapytałam 12 projektantów z 6 krajów, dokładnie zadałam im te 3 pytania i uzyskałam odpowiedzi. Z tych odpowiedzi niejako zawarłam w postaci barier, które mamy, bo co się okazuje? Opis tego, w jaki sposób, co się dzieje w Polsce i w Europie, będzie odbywał się według tej struktury. Najpierw wskażę barierę, potem cytat jednego z projektantów, który potwierdza, że taka jest bariera bez względu na lokalizację w Europie, bo to jest ważne, że my projektowaniem usług zajmujemy się dokładnie na tym samym poziomie, co marki ICR w Barcelonie, co robi Simon w Wielkiej Brytanii, czy co robi Adam w Niemczech. Poziom projektantów, ich profesjonalizm, to kiedy zaczęli mówić o projektowaniu usług, zarówno w innych krajach Europy, jak i w Polsce, jest taki sam. Problem jest z drugiej strony, kiedy mówimy o tym, że projektant komunikuje, że zajmuje się metodyką projektowania usług, zajmuje się design thinking, zajmuje się service design thinking, kiedy trafia na dany grunt, w naszym przypadku Polskę. Ja będę się starała teraz przez, dosłownie wskażę 4 bariery i postaram się jakby pokazać, co się dzieje w Europie, kończąc to takim ostatnim slajdem, czego możemy się spodziewać w przeciągu następnych 5 lat. Pierwsza bariera w wdrażaniu projektowania usług. To jest to, co jakby zauważyłam, wynikało z prezentacji porannych, kiedy okazuje się, że design traktowana jest jako dekoracja. A tak jak powiedział pan profesor Chora, powiedział, że design to funkcjonalność. To nie jest tylko budowanie, to nie jest opakowywanie. Projektowanie to nie jest dekoracja. Niestety, stereotypowo właśnie tak widzimy projektowanie. W związku z tym to jest pierwsza bariera, jaką spotykamy. I ta bariera łączy się z tym, że jeśli popatrzymy na markę ICR, to są, ICR jest z wykształcenia filozofem, Mark jest z wykształcenia designerem, projektantem po wzornictwie przemysłowym, ja jestem z wykształcenia ekonomistą, Marcin jest z wykształcenia ekonomistą, wszyscy zajmujemy się projektowaniem usług. Projektowanie ma charakter dyscyplinarny i trudno jest czasami poukładać sobie w głowie, co właściwie, czym jest to projektowanie usług, szczególnie jeśli spotyka się projektantów z różnych dziedzin. To jest zupełny taki standard, dlatego że
My wszyscy na którymś etapie życia, pracy, albo tak jak Marcin powiedział na początku, jakby życie zawodowe zmusiło go niejako do stosowania metodyki projektowania w rozwiązywaniu problemów biznesowych, to jest po prostu kolejny etap rozwoju gospodarki. Zatem design to dekoracja, stereotyp. Potwierdza to wypowiedź Manuela z Niemiec. To ten problem dotyczy problemu organizacyjnego na poziomie innowacyjności, czyli firmy chcą być bardzo innowacyjne, chcą ten design, chcą ten serwis design, po czym nie wiedzą, o co chodzi w tym designie, bo nagle tu skaczemy, jest fajnie, miło, nagle ktoś mówi jakiś proces, proces trwa długo, kosztuje dużo, w związku z tym, że tyle trwa, czy przy czym nie widać tych celów. Jednym z rozwiązań może być zweryfikacja po prostu sytuacji organizacji przez audyt innowacyjności. Jeden przykład rozwiązań. Druga ważna bariera, która występuje w Europie. Brak czasu. Przedsiębiorcy mówią tak. Tak, chcę serwis design, zróbmy to, to jest fajne, o tym się mówi, to jest takie bardzo amerykańskie, jak dzisiaj usłyszałam. Natomiast nikt nie ma czasu, żeby usiąść i powiedzieć, ok, ale co my możemy zrobić, gdzie mamy problem? Dlatego, że jak mówi Karola z Holandii, panuje pewnego rodzaju krótkowzroczność. To znaczy my się bardzo skupiamy na sprzedaży, zysku, osiąganiu celów, oczywiście, które są niezbędne, bo my ten biznes musimy ciągle utrzymywać. Ale serwis design jakby mówi, patrz trochę dalej, myśl trochę bardziej strategicznie i zobacz, jakie są realne problemy twoich klientów, twoich partnerów i gdzie należy szukać rozwiązania. Bo z naszego doświadczenia wynika jest tak, że przedsiębiorca chce serwis design, ale on nie ma czasu i on zna na końcu rozwiązanie, dlatego warto być otwartym na to, że proces projektowy przynosi nieoczekiwane rozwiązania i wymaga zaangażowania. Okay? Rozwiązaniem na przykład takiego problemu może być na przykład taki toolkit. Jest mnóstwo dostępnych narzędzi. Myśmy jako Service Design Polska też opracowali swój własny, ale rzecz polega na tym, że można sobie znaleźć toolkit Service Design, przetestować sobie, zobaczyć, pomacać temat, zobaczyć sobie jak to działa, sprawdzić sobie na zwyczajnym spotkaniu w firmie i przetestować, czy nam to pasuje, czy my to czujemy. Jeśli nie czujemy, może warto z kimś porozmawiać. Trzecie, brak empatii, bo co to właściwie oznacza empatia? Proces projektowy mówi tak, załóż okulary swojego klienta i zobacz, jak on widzi swoją rzeczywistość. Pięknie to pokazał na szklanej, na lodowcu pan Bartosz Piotrowski z PESY, kiedy powiedział tak, okej, my widzimy klientów z góry, a pod spodem, pod wodą dzieje się bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo procesów, bardzo dużo relacji, bardzo dużo sytuacji, o których nawet nie mamy pojęcia. Jakby projektowanie usług mówi, okej, załóż okulary nurka, zanurkuj pod wodę i zobacz, co tam jest, bo tam jest coś, co cię może zaskoczy. Pozwól sobie na to, żeby się zaskoczyć i żeby to sprawdzić i zweryfikować. Niestety najczęściej tak jest w przedsiębiorstwach, że jakby ego własne, własne cele, własna wizja widzenia przedsiębiorstwa, jego sposobu działania nie pozwala nam zobaczyć tego, co jest pod wodą. Warto ściągnąć swoje okulary, zanurkować pod wodę i zobaczyć, co widzi klient. Ale co mam na myśli mówiąc, co widzi klient? Mianowicie, jak on żyje? Musimy się dowiedzieć, nie tylko jakie są jego potrzeby i co on chce, co on kupuje i jaką ma rodzinę, ale jak się zachowuje, co jest dla niego ważne, w jakiej społeczności żyje. Pozwolić sobie na obserwację. To jest ważne. Czyli co widzi przedsiębiorca? Przedsiębiorca patrzy na biznes od środka, czyli ma zasoby, ma kapitał, kompetencje i teraz mówi, ja mogę dać taką usługę, czyli ja mogę założyć zakład fryzjerski i od dzisiaj, nie wiem, układać koki na głowie, a klient mówi, okej, ale ja nie chcę koka na głowie, tylko chcę mieć irokeza. I nagle się okazuje, że ja nie mam fryzjerki, która jest w stanie wykonać tą fryzurę. Zatem jakby to jest taka bariera organizacyjna, żeby sobie pozwolić odpuścić i pozwolić zobaczyć, co wyniknie z procesu projektowego, bo to dopiero uwalnia kreatywność. I też takim rozwiązaniem na taki problem jest taki Innovation Jam, który na przykład teraz marki CR będą prowadzić w ramach dużego międzynarodowego eventu 48 projektowania innowacyjnych usług dla sfery publicznej. I takim jamem
w firmie zweryfikować, zabawić się, pobawić, poczuć, doświadczyć tego procesu projektowego w szybkim tempie i dowiedzieć się, jak to działa. I w związku z tymi barierami, które są zarówno, są identyczne na poziomie Polski, jak i innych krajów Europy, co będzie się działo, gdzie jesteśmy, co będzie działo, jak będzie wdrażane to projektowanie usług. Jesteśmy na poziomie takiej edukacji, zrozumienia, zaufania, budowy zespołu, współpracy, doświadczania czegoś nowego, pozwalania sobie na porażki. Kolejnym etapem będzie większa profesjonalizacja zarówno projektantów, bo oni pochodzą z różnych dziedzin, jak i biznesu, który będzie widział tą strategię, który będzie w łatwiejszy sposób wiedział, w jaki sposób używać i do czego projektowania usług. Będzie też zmiana kultury organizacyjnej, z takiej bardziej, bardzo silosowej, o której mówiła Beata Świetlik, na taką, jak to pani Jowita powiedziała, milenijną, kiedy... milenialną, dziękuję uprzejmie, kiedy ludzie nagle jakby sami oddolnie już będą wymuszać zmianę i ta kultura organizacyjna będzie się zmieniać. I to jest tak na przełomie 3 lat i potem 4-5, czyli około za 5 lat, powinniśmy osiągnąć taki cudowny, oczywiście to takie jest trochę może dzisiaj jeszcze utopijne myślenie, czy nam to się uda osiągnąć w czasie 5 lat, ale takie myślenie cudowne, kiedy projektowanie usług będzie działało w organizacjach różnego typu, od biznesowych po instytucje i organizacje, to będzie moment, kiedy zmieni się ten sposób myślenia, czyli kiedy młodzi ludzie zajmą te 75% stanowisk pracy w tych organizacjach, będą niejako oddolnie wymuszać zmianę, będzie się zmieniał sposób myślenia, czyli tak zwany mindset, nastąpi zmiana zachowań i to projektowanie będzie jakby takim etapem życia. Niektórzy mówią dzisiaj, że właściwie zaprojektować można wszystko. Ważne, żeby nie bać się popełniać błędów i dać sobie szansę na to, żeby próbować. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.